Jesteśmy na gali inwestycji w złoto i diamenty w restauracji kameralna w Warszawie, a ty, Paulino, jesteś jednym z partnerów danego wydarzenia. Powiedz, dlaczego twoja firma Victus Apartamenty została partnerem danego wydarzenia. Wiesz co? Wydaje nam się, że poza Victusem mamy też firmę, która zajmuje się sprzedażą mieszkań w Hiszpanii. Uważamy, że to jest równie ekskluzywna inwestycja swoich pieniędzy. Naszą firmą jest Epps House, jesteśmy jej oddziałem. Myślimy, że jest to na tym samym poziomie inwestycja. Czyli warto nie tylko inwestować w złoto i diamenty, a również i w nieruchomości. Jak najbardziej. Jest to równie stała inwestycja, tak? Jakby nieruchomości, diamenty nigdy nie stracą na swojej wartości. No, podobnie jak i nieruchomości, które przez ileś tam lat. Dokładnie tak. W Sopocie zajmujemy się wynajmem apartamentów, natomiast właśnie w Hiszpanii zajmujemy się stricte sprzedażą. A powiedz mi, czy ty osobiście lubisz nosić biżuterię ze złota i z diamentami? No oczywiście, która kobieta nie lubi nosić diamentów na sobie? To trochę tak jak Coco Chanel, tak? W pięknym zapachu chodziła spać, bez żadnej bielizny. Dzisiaj mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji Eweliny Tobiesz na temat bezpiecznych inwestycji w złoto i diamenty. Twoim zdaniem, czy faktycznie tak jest, że wiele składników majątkowych, jednak ta wartość ich spada, a złoto i diamenty zawsze mają tą wartość podobną? Tak, jak najbardziej. Uważam, że naprawdę jest to bezpieczna inwestycja. Złoto, diamenty, myślę, że one zawsze na rynku się utrzymają. Będzie to zawsze jakby w pewien sposób deficytowy towar, tak? Nigdy nie, mamy jego jakąś określoną ilość, więc on jakby nigdy nie spadnie na wartości, a wręcz tylko wydaje mi się, że może rosnąć.